Rozpocznę znowu od ilustracji, ponieważ ilustracje pomagają nam uchwycić ideę. Pewien chłopak ukończył szkołę, trzymał w ręku dyplom i zastanawiał się, co robić, gdzie znaleźć pracę. Jego uwagę przykuło pewne ogłoszenie. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekrutuje emisariuszy i komisarzy, którzy będą pomagali wdrażać dyrektywy ministerstwa w terenie. Ten nasz bohater został przyjęty i wysłany do pewnej mniejszości narodowej, jaką są Romowie, aby propagować w tym środowisku edukację dzieci i młodzieży, by posyłali swoje dzieci do szkoły, by młodzież się uczyła, bo z tym jest spory kłopot, pomimo obowiązku szkolnego w tym środowisku. Dostał służbowy samochód, jeździł w różne części kraju, rozdawał ulotki, robił ankiety, puszczał materiały filmowe, ale z czasem ogarnęła go frustracja, gdy widział, jak nieskuteczne są te jego działania. W końcu poprosił o rozmowę z ministrem i przedstawił mu pomysł. Pomysł po dłuższych rozważaniach został zaakceptowany. Nasz bohater kupił wóz cygański, przebrał się w strój Romów, zmienił swoje nazwisko na jedno z romskich nazwisk. Zamieszkał wśród nich, nauczył się ich języka, nauczył się ich pieśni, opowieści, by zrozumieć ich duszę i przekazać myśl. My też mamy myśl do przekazania, pewną wiadomość. Tą wiadomością jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Ta wiadomość zmienia życie, a nawet więcej, zmienia wieczny los. W jaki sposób ta wiadomość jest związana z każdym z nas, kto jest naśladowcą Chrystusa? Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Ta wiadomość, którą mamy do przekazania, wręcz definiuje to, kim jesteśmy. Jesteśmy emisariuszami przekazującymi wiadomość. Skoro tak jest, to jest pytanie, jak to robić. I Słowo Boże pokazuje nam, jak to robić dobrze. Pierwszy list do Koryntian 9. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla niepodlegających prawu byłem jak niepodlegający prawu. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Jaką zasadę stosował Paweł, gdy miał przekazać komuś wiadomość o Chrystusie? Przekaz trzeba dostosować, przypasować do tego, do kogo jest kierowany. Spotkaj człowieka tam, gdzie on jest. Dopasuj twój przekaz. Jeżeli człowiek nie rozumie tego, co do niego mówisz, problem jest po twojej stronie. To ty potrzebujesz zrozumieć, gdzie człowiek jest, i dostosować przekaz. To dostosowanie, o którym dzisiaj mówimy, nazywamy dostosowaniem kulturowym, ponieważ sam przekaz, ten przekaz, który mamy jako chrześcijanie do przekazania światu, ten przekaz, co do istoty, jest niezmienny, nienaruszalny, ale forma i sposób dotarcia potrzebuje być dostosowany. Dostosowanie kulturowe. Skoro tak, to zacznijmy tu i teraz
Do kogo ja teraz mówię? Potrzebuję dobrze zdefiniować to, do kogo mówię i dostosować przekaz. Kim jesteście? Wy, do których teraz mówię. Powróćmy do Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału, do tych słów, które już czytaliśmy. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Kim jesteście wy według Bożego Słowa? Jesteście pełnymi mocy świadkami Jezusa. To nie jest tak, że tutaj jest jakaś wyższa kasta kapłańska na ambonie, a tam jest lud Boży. I teraz moim zadaniem jest uzasadnianie wam, jak jestem dla was ważny, co wam Bóg przeze mnie daje. Nie, jest dokładnie na odwrót. W jakiej roli ja występuję, tutaj mówiąc coś do was? List do Efezjan, 4 rozdział. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Moją rolą jest przysposobić was do wspaniałego dzieła, jakie wykonujecie. Was, którzy jesteście tymi pełnymi mocy drogowskazami wskazującymi na Chrystusa. Kim każdy z was, no ja też, kim każdy z nas jest? Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Kim każdy z was jest? Królewskim kapłaństwem, a więc ludźmi łączącymi dwie wielkie funkcje, króla i kapłana. W społeczeństwie dawnych czasów były takie dwie najwyższe funkcje, król i kapłan. Jeden zajmował się sprawami materii, drugi sprawami ducha, ale teraz te dwie funkcje są połączone w każdym naśladowcy Chrystusa. Królewskie kapłaństwo. To właśnie wy, którzy potraficie pogodzić zaangażowanie w swoją pracę lub naukę z zaangażowaniem w służbę w imieniu Jezusa. Jesteście pełnymi mocy, królami, kapłanami i każdy z was niesie ogromny potencjał, przez który Bóg buduje Kościół. Obrazem jest to, co dzieje się na naszych obozach w ostatnim tygodniu na obozie w Świętajnie, ale też na co dzień w naszym ośrodku. Wspaniałe zaangażowanie wielu królewskich kapłanów. Radzicie sobie w pracy, w biznesie, czymkolwiek się zajmujecie i radzicie sobie w służbie w imieniu Jezusa. Jaka jest w takim razie moja rola i podobnych do mnie? Wyposażyć do tego dzieła, by je ułatwić. Bo na wiele rzeczy nie będziecie mieli czasu, nie macie czasu, bo łączycie pracę, naukę ze służbą. Dlatego w wielu rzeczach trzeba pomóc, ułatwić, umożliwić, bo to jest wasze dzieło. Kościół to jest wasze dzieło. Bez waszej cząstki tu nic nie ma. I to właśnie do was, pełnych mocy świadków Jezusa, królewskich kapłanów, mam powiedzieć dzisiaj coś o kulturowym dostosowaniu tej naszej roli, naszego przekazu wiadomości o Chrystusie i czynię to z ogromnym szacunkiem, przejęciem, do kogo przyszło mi mówić. I teraz mój przekaz muszę do was dostosować, skoro prawdą jest ta teza. Więc co wam powiem?
Trzeba dobrze dostosować przekaz dobrej wiadomości o Chrystusie. Ktoś może oczekiwać, że to ludzie się dostosują, jak nas nie rozumieją, to niech się douczą. Nie. Na tym polega rola wysłańca, który przynosi wiadomość, że ma się dostosować. Jak przeżyłem to na własnej skórze? Byłem kiedyś na spotkaniu pewnej wspólnoty gdzieś w świecie. Było to 21 lat temu. Wspólnota liczyła 10 tysięcy ludzi, ale ponieważ miała audytorium na 6 tysięcy miejsc, spotykała się w niedzielę podzielona na dwie części, coś, co może i nas kiedyś czeka, na 9:30 i na 11:00. No my oczywiście w zupełnie innej porze niedzieli. O 9:30 na scenie była wiolonczela, fortepian i chór. Na sali raczej starsi ludzie, raczej tak bardziej elegancko ubrani. Nie pamiętam utworów muzycznych, niespecjalnie do mnie trafiały. Pomyślałem, że zostanę na 11:00. Scena została całkowicie przearanżowana. Wkroczył zespół podobny do naszego zespołu. Reflektory zaświeciły inaczej, zmieniły swoje kolory, naliczyłem ich 260. Mówca był ten sam, ale zdjął krawat, wyrzucił marynarkę, podwinął rękawy. Co tu się będzie działo? Zagadka wkrótce się rozwiązała. Do audytorium przyszli młodzi ludzie, też rodzice z młodszą młodzieżą. Dzieci nie, bo zasadą większości wspólnot jest, że do 12 roku życia dziecko nie wie, jak wygląda główne audytorium. Mają swoje centrum rodzinne, swoją muzykę i tak dalej, ale rodzice z młodszą młodzieżą, ubrani na totalnym luzie, w rękach mieli kubki z jakimiś napojami, z takimi rurkami i zupełnie inna muzyka. I ta muzyka do mnie mocno trafiła, chociaż 20 lat temu zapamiętałem piosenkę You are the Lord of Galaxies, you are holy, Lord of Heaven and Earth. Na ekranie pojawił się fragment, urywek filmu Casablanca, czarno-biały. Scena pożegnania przed wejściem do samolotu, o rozstaniach i myśl przewodnia: Jezus nigdy cię nie opuści, nie porzucę cię, ani nie pozostawię. 21 lat i wszystko pamiętam. Ta wspólnota pozostała dla mnie na zawsze symbolem właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy, dostosowanie. Mówimy, że jest to kulturowe dostosowanie, ponieważ istota, treść przekazu pozostaje nienaruszona, ale cała reszta dostosowanie. Nie wy się dostosujcie do nas, to ja się dostosuję, aby przekazać wiadomość. Tak możemy przekazywać wiadomość o Chrystusie, ująć ją w specyficzny sposób. Tak jak powiedział tutaj Tomek wcześniej, nie możemy tej wiadomości tak po prostu przekazać, tak jak my to o takich rzeczach mówimy. Potrzebujemy to przekształcić, przerobić, dostosować, by wiadomość mogła dotrzeć. Ale chcąc to uczynić, potrzebujemy poznać ludzi, do których wiadomość o Jezusie chcemy zanieść i powiedzieć im, co myśmy przeżyli właśnie z Chrystusem. Potrzebujemy poznać bariery i znaleźć sposoby na ich przezwyciężenie. Bez tego możemy bardzo chcieć i może to jest po części też, to są nasze przeżycia, że bardzo chcemy zanieść wiadomość o Jezusie, ale czasami bezskutecznie, wysiłki są zmarnowane. Popatrzmy, co na ten temat napisał Salomon.
Księga Koheleta 10. Jeżeli siekiera się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Pożyteczna jest wtedy mądrość, by osiągnąć powodzenie. Co mówi mądrość Boża? Jeżeli nie dostosujemy narzędzi do tego, co chcemy zrobić, wiele wysiłku zostanie zmarnowane. Ktoś może narzekać, że drzewo jest twarde, ale to narzekanie niczego nie zmieni. Nie możemy uczynić drzewa mniej twardym. Możemy natomiast naostrzyć siekierę. I warto zawsze myśleć w ten sposób, że przyczyna leży zawsze po naszej stronie, bo wtedy możemy rzeczywiście coś zmienić. Jak możemy zastosować tę prawdę do naszego zanoszenia dobrej nowiny o Chrystusie? No, potrzebujemy mądrości od Boga w tym, jak dostosować przekaz do możliwości odbioru przez ludzi. Narzekanie, że ludzie nie chcą słuchać, ma tyle sensu, co narzekanie na pogodę. Trzeba po prostu odpowiednio się ubrać. I podobnie jest tutaj. Lepiej przyjąć założenie, że przyczyna i rozwiązanie zawsze jest po naszej stronie. Wtedy możemy coś zmienić. Dlatego potrzebujemy dobrze poznać ludzi, do których chcemy zanieść wiadomość. W naszym społeczeństwie istnieją pewne typowe bariery dla przekazywania wiadomości o Chrystusie. Dobrze jest być ich świadomym, by znaleźć skuteczne sposoby. Jakie są największe bariery? Oto kilka barier. Słowo Boże nie jest autorytetem, ale Kościół jako instytucja, hierarchia, imprimatur. Pojęcia biblijne mają potocznie inne znaczenie. Dlatego przekaz jest bezowocny. Myślenie magiczne, wiara w moc sprawczą rytuałów. Niechęć do samodzielnego myślenia w sprawach wiary. Ktoś za mnie załatwia temat. Lęk przed utratą poczucia przynależności do mojego miejsca, kościoła, mojej ostoi. Poczucie winy z powodu zdrady wobec kościoła i rodziny, gdy mnie interesuje coś innego. Negatywne doświadczenia z agresywnymi grupami religijnymi. Nie powinno się tak z butami włazić. Pełna lista tych barier, bo to są tylko przykłady, będzie w artykule, w którym ujmę to wszystko, co się nie zmieści w tej prezentacji. Prawdopodobnie już we wtorek, no tam, gdzie właśnie są te artykuły, paradygmaty pomnażania, na stronie coek.pl, zobaczmy to, ten adres, przycisk paradygmaty i tam odnajdziemy kulturowe dostosowanie, właśnie ten dzisiejszy temat. Zaczerpnąłem tą listę barier z moich rozmów z moim mentorem Zygmuntem, gdy rozmawialiśmy sobie kiedyś o tym, jakie społeczeństwo znajduje się za drzwiami naszej wspólnoty. I potrzebujemy te bariery mocno brać pod uwagę, skoro chcemy dobrze dostosowywać przekaz. To nasze dostosowanie powinno dotyczyć języka, jakim się posługujemy, także sytuacji, w których chcemy przekazywać dobrą wiadomość o Chrystusie, powinny być odpowiednio dostosowane, chociaż z całą ostrożnością, by przy okazji nie zburzyć zasad. Ale tu znowu pytanie, czy to jest słuszna ścieżka, że my mamy się dostosować, a może jednak niech inni się dostosują do nas. Sięgnijmy po najwyższy wzorzec i zobaczmy, co zrobił Syn Boży, aby się dostosować. Spójrzmy na Hebrajczyków, list do Hebrajczyków 2.
czym jest człowiek, mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Ten cytat z psalmu 8 odnosi się do Chrystusa. Coś takiego zrobił Chrystus. Będąc Bogiem, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, aby doświadczyć tego wszystkiego, czego my doświadczamy, z wyjątkiem grzechu, aby do nas dotrzeć i wyprowadzić nas z naszej biedy. Największe dostosowanie w historii. Bóg stał się człowiekiem, przyjął status niższy nawet od części swojego stworzenia aniołów. Można powiedzieć obrazowo, że przebrał się w inne ubranie, zdjął z siebie bóstwo, postanowił go nie używać i ubrał się w człowieczeństwo, stał się w pełni człowiekiem. Do tego stopnia utożsamił się z tymi, którym chciał przekazać wiadomość. Największe dostosowanie w historii. Czy my mamy się dostosowywać, by przekazać wiadomość? Jak najbardziej. Jesteśmy wtedy w samym centrum zamiarów Boga, w samym centrum naśladowania Chrystusa. A co będzie, jeżeli się tym nie przejmiemy? Co nas czeka w przeciwnym razie, gdybyśmy w naszej wspólnocie nie podejmowali tych wielkich starań, jakich o tym za chwilę, by dostosować nasz przekaz do ludzi wokół nas? Co nas czeka w przeciwnym razie? Czeka nas to, co zawsze się dzieje, gdy chrześcijanie się tym nie przejmą. Czeka nas syndrom getta, samo zamknięcie się w kulturowym getcie, no bo każda wspólnota ubiera swoje działanie w jakąś formę. Na początku ta forma jest bardzo naturalna, zbieżna z formami występującymi w społeczeństwie. Jednak z czasem zawsze następuje rozejście się dróg. Wszystko staje się bardzo różne, także język, zwyczaje, obyczaje i następuje izolacja. Ludzie z zewnątrz czują się coraz bardziej obco, coraz rzadziej tu wpadają. I dobrze jest być świadomym tego zagrożenia i mu przeciwdziałać, chociaż z ostrożnością, by przy okazji nie zburzyć zasad. Dlatego potrzebujemy podejmować ciągle tą walkę, by się nie dać zamknąć w getcie. I potrzebujemy uznać, że takie beztroskie popadanie w syndrom getta, na przykład pogłębianie się środowiskowego slangu, jest wyrazem pewnej duchowej patologii, która polega na coraz mniejszej wrażliwości wobec zewnętrznego świata, coraz większym skupianiu się na sobie. I jest to odejściem od wzorca, który zostawił Jezus. Więc wielkie pytanie, jak się dostosowywać, by skutecznie nadać przekaz. W ślady Jezusa poszli jego pierwsi naśladowcy, na przykład Paweł apostoł. Popatrzmy, jak on to robił. Dzieje apostolskie 17. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Paweł staje tutaj przed wyzwaniem, jakim było dotarcie z wiadomością o Chrystusie do kulturalnej elity. Ludzie, przed którymi stanął tamtego dnia, to byli greccy filozofowie, a w tamtych czasach, chociaż politycznie rządzili Rzymianie, to w kulturze rządzili Grecy, a centrum stanowiły Ateny i to były najwyższe szczyty kultury. I możemy zobaczyć, jak Paweł
dostosował swoje przesłanie, za punkt wyjścia przyjął ich podejście do religijności. Ale nie po to, by je krytykować, lecz by się utożsamić z tym, z czym mógł się utożsamić. Ich podejście wyraziło się w stworzeniu pomnika nieznanemu Bogu. Dlaczego w ten sposób? No bo ówcześni filozofowie, ta elita kulturalna świata poddawali ostrej krytyce tradycyjne religie, pojęcie Boga, który mieszka w budynku świątyni i czegoś potrzebuje od człowieka, było dla nich równie bezsensowne jak dla Pawła. I Paweł staje po ich stronie, a więc zaczyna od miejsca, w którym są. Starannie zapoznał się z ich przekonaniami, poetami, cytuje ich, uczynił to jako punkt wyjścia. Dobrze odrobił lekcję. I główna zasada, która stoi tutaj za tym dostosowaniem, punktem wyjścia są przekonania słuchaczy, z którymi można się utożsamić. Czyli, zobaczmy, nie zaczyna od tego, by się z nimi skonfrontować, od razu na wstępie wykazać, że się mylą. Nie. Najpierw staje po ich stronie, tam gdzie może stanąć, a może później posłuchają tego, co on ma do powiedzenia. Patrzmy zresztą na dalszy ciąg rozmowy, dialogu na Areopagu, Dzieje Apostolskie 17. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Ostatecznym celem przesłania była wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa. I to przesłanie było bardzo trudne do przyjęcia. Ta myśl była zupełnie obca filozofom tamtych czasów, ponieważ właśnie te systemy filozoficzne negowały zmartwychwstanie dusz, a Paweł głosił zmartwychwstanie, przez co się im naraził i powiedzieli, że już nie chcą więcej go słuchać, a jednak nie wszyscy. Ktoś nawrócił się do Chrystusa, dobra wiadomość została zapuszczona w tamtym środowisku na najwyższych szczytach kultury świata. Co by było, jakby od razu się z nimi skonfrontował, a nie zaczął od wspólnych przekonań, zaprzepaściłby szansę, by przekazać cokolwiek. Jeszcze jeden przykład dostosowania w przypadku Pawła, bardzo pouczający, będzie w artykule, bo tutaj muszę się też dostosować do waszej sytuacji, w jakiej się znajdujecie, bardzo gorącej sytuacji. Ale jeszcze przez chwilę pomyślmy o naszej wrażliwości kulturowej, naszym dostosowaniu. Skoro mamy tak wielką, niezwykle ważną wiadomość do przekazania, potrzebujemy tym się przejąć i to jest jedna z kluczowych zasad, jakimi kierujemy się tutaj w naszej wspólnocie, by dobrze dostosować przekaz. Dzięki temu, co mówię, możecie lepiej zrozumieć, dlaczego w naszej wspólnocie robi się pewne rzeczy tak, jak się robi, a nie inaczej. I ten nasz sposób podejścia czasem nazywamy wyjściem w pół drogi do świata. Z takich motywacji powstała nasza wspólnota 4P, zwana też wspólnotą posłannictwo. To są właśnie te nasze spotkania w niedzielę, niedzielne popołudnia. Wspólnota posłannictwo lub 4P, to my się dostosowujemy, wychodzimy naprzeciw, by dać to, co ludziom szukającym Boga jest naprawdę potrzebne. Dlatego te nasze spotkania, nie wiem, czy to zauważyliście, czy nie, ale są strefą, gdzie w ogóle nie rozmawiamy o takich sprawach jak różnice wyznaniowe,
nie robimy żadnych uwag na temat wyznań religijnych, łącznie z własnym. Dlaczego? Bo to nikogo, albo prawie nikogo nie interesuje. I chociaż pewne rzeczy są ważne i cenne dla mnie, ale przecież teraz chodzi nie o mnie, ale o tych, którzy poszukują Boga. Dlatego we wspólnocie posłannictwo łamane przez 4P kładziemy nacisk, akcent na zupełnie inne rzeczy. Na podstawowe prawdy wiary, zasady, które pomagają ludziom pojednać się z Chrystusem, potem radzić sobie z wyzwaniami życia. I to jest dla nas najważniejsze. Naszym wysiłkiem jest też dostosowanie naszego słownictwa do normalnego języka, więc królują tutaj takie określenia: wspólnota, spotkanie wspólnotowe, wykład, prezentacja, czas muzyczny, spotkanie wspierające, bez jakichś tam określeń typu kazanie, uwielbienie i tak dalej. Unikamy w miarę możliwości żargonu religijnego, zamieniając religijne słowa na odpowiedniki. Grzech to, jak z pewnością zauważyliście, to chybienie celu, bunt, łaska, niezasłużona przychylność i tym podobne. I też ważną sprawą jest to dostosowanie refrenów, jakie śpiewamy, aby nie zawierały religijnego żargonu lub tak jakichś słów obcych. Podobnie jest też z małą grupą. Gdy przyjdzie nowa osoba, grupa natychmiast dostosowuje swój styl, tematy rozmów, a przynajmniej powinna. Mówimy raczej o doświadczeniach, które mogą być zachętą i są potrzebne dla ludzi, którzy szukają Boga. Ale teraz jeszcze mówiłem o tych barierach, że dobrze jest być świadomym barier i na każdą barierę, którą wymieniłem, jest sposób. Na przykład bariera, że Słowo Boże nie jest dla mnie autorytetem. Jaki jest na to sposób? Nie musisz uznawać Słowa Bożego za autorytet, by je poznawać. Teraz nie jest ważne, co myślisz o Bożym Słowie. Najpierw je poznaj, potem się wypowiesz. Albo bariera, że pojęcia biblijne mają inne znaczenie. Sposób studium Bożego Słowa tłumaczące pojęcia pozwala osobiście odkrywać znaczenia wielkich słów. Ty na przykład pytasz, czy wierzysz w Chrystusa i masz na myśli osobiste zaufanie do Niego, a rozmówca mówi, tak, wierzę. Wierzę, że to wszystko się zdarzyło. Czyli wiara w to, że jakaś historia się zdarzyła. A przecież wiara to jest zaufanie na słowo. Co trzeba zrobić? Studium Bożego Słowa wyjaśniające pojęcia, na przykład studium Ewangelii Marka. Inna bariera, myślenie magiczne, wiara w moc sprawczą rytuałów, nasz sposób wyjaśnianie duchowego znaczenia religijnych symboli. Co jest na przykład istotą postu? Jeść, nie jeść, ale jaka jest istota? O co Bogu chodzi z tym postem? Inna bariera, niechęć do samodzielnego myślenia w sprawach wiary. Aż tu pewnego dnia ktoś pojawia się na tak zwanym studium biblijnym, czyta fragment z Biblii i nagle doświadcza własnego odkrycia. Eureka! Sam znalazłeś odpowiedź na swój dylemat. Jest to wielka przyjemność, a dla niektórych zupełnie nowe doświadczenie samodzielnego myślenia, zdobywania własnych fundamentów. Inna ciekawa bariera w naszym społeczeństwie, lęk przed utratą poczucia przynależności do jakiegoś kościoła. Sposób, wspólnota, posłannictwo 4P, tu można doświadczać budowania wiary bez poruszania tematów wyznaniowych, bez rozstrzygania takich kwestii. Masz lęk przed utratą poczucia przynależności do swojego kościoła, miej go dalej.
Tutaj możesz wzrastać w wierze, nie rozstrzygając tych kwestii. Bariera, poczucie winy z powodu zdrady wobec jakiegoś kościoła i rodziny, nasz sposób, informowanie zgodnie z prawdą, że na czterech prawach duchowego życia wyrósł ruch oazowy w Polsce. Poznaj to, co poznały miliony Polaków. Naprawdę nie musisz zajmować się innymi sprawami. Następna bariera, ostatnia, o której powiem, negatywne doświadczenia z agresywnymi grupami religijnymi. Sposób? Doświadcz tutaj we wspólnocie 4P stylu nieantagonizującej, lecz łagodnej dyskusji. Tak można rozmawiać o duchowych prawdach, poznawać Boże zasady i nie pokłócić się. Jest jeszcze jeden rodzaj barier w zanoszeniu wiadomości o Chrystusie do niektórych ludzi. To jest bariera hierarchii społecznej, zasady, które za tym stoją, też stoją za tym, co robimy w naszej wspólnocie. Inaczej mówiąc, jak dotrzeć do wielkich tego świata, bo oni też potrzebują Ewangelii, a są najtrudniejsi do dotarcia. Jak pokonywać tą barierę i ile będzie nas to kosztowało. O tym też będzie można przeczytać w tym artykule. Te i podobne rzeczy robimy w naszej wspólnocie, by się dostosować, by dotrzeć z wiadomością o Chrystusie do ludzi, czyli kulturowe dostosowanie. Gdy dobrze to robimy, jaki będzie skutek? Co roku przed świętami panie z naszej wspólnoty robią swoje wielkie, otwarte spotkanie, świąteczne spotkanie dla pań. I celem jest przekazanie dobrej wiadomości o Chrystusie. Czy robią to dobrze, odpowiednio dostosowując kulturowo? Oto bardzo wymowny komentarz jednej z uczestniczek, która była po raz pierwszy na takim wydarzeniu. Powiedziała ona: to jest Kościół? To tak można mówić o Bogu? Była zaszokowana tym, jak bliskie, zrozumiałe, poruszające, dające nadzieję było wszystko, z czym się spotkała. O to chodzi. To jest wyjście z wiadomością do świata, dostosowanie. To jest właśnie ten sposób myślenia, którego uczymy się od Chrystusa. To jest Jego naśladowanie. Mamy dostosować przekaz. Jak więc udaje się nam uciekać z getta? Myślę, że udaje się nieźle. Jest parę innych rzeczy, w których wyraża się ta troska o kulturowe dostosowanie. Znajdziecie je w tym artykule, jeżeli będziecie szukali, wiedząc, kim jesteście, tak? Że jesteście pełnymi mocy przekazicielami wiadomości o Chrystusie, więc mamy ważną przesyłkę do przekazania. Trzeba ją odpowiednio zapakować, by dotarła do adresatów.